Brrr. Saska. Zoska. Zoska. Bakuntos. Jak wiecie, w poprzedniej recenzji była pierwsza płyta, czyli oczywiście Satanika. Oczywiście to jest na karcie, na czasie i oczywiście w playlistach recenzji, rzecz jasna. Ale dziś będziemy chyba o jedną płytę do przodu, bo jeszcze w międzyczasie zostało wydane Tell Them Six, którego akurat nie mam, aczkolwiek nie jest to planowana recenzja. No chyba, że na kolejne Halloween. No, ale my się teraz docieramy do roku 2002 i tym samym zmiany wydawcy. A mianowicie chodzi oczywiście o... Ach... Zoska! Kiakultu! Czy też inaczej... Hair and Beyond. Oczywiście czemu zmianę wydawcy? Bo oczywiście tą płytę dystrybuuje Mythic Production... Mystic Production, który oczywiście z Behemoty będzie do dzisiejszych czasów. No i ta płyta była o tyle istotna, że jest to naprawdę bardzo dobra pozycja i nie oszukujmy się, tutaj dużo jest zdecydowanie poprawionych rzeczy, więc bez zbędnego przyciągania, kawałku po kawałku zobaczymy, dlaczego Zoska jest taką bardzo dobrą płytą, która podbudowała. No i jak to jeden z tych recenzentów powiedział, właśnie trzeci album definiuje styl zespołu i Zoska jest oczywiście tym albumem, który zdefiniowała Behemota. Które oczywiście są 6-minutową kompozycją i to nie byle jako oczywiście, bo sam utwór tutaj już można zauważyć, że tutaj zaczyna się już dużo wolniej ta płyta niż poprzednik. Czyli można zauważyć, że początek jest taki dużo wolniejszy, gitary są zdecydowanie spokojniejsze, zresztą perkusja też nie nawala jak szalona, ale dopiero pod koniec z tego utworu się oczywiście rozkręca, a sam utwór zaczyna się oczywiście nagraniami, no i tymi nagraniami również kończy z dodatkiem oczywiście lekkiej gitary. Dobra, biorę to, żeby było bardziej klimatycznie. No dobra, kolejnym utworem jest oczywiście Murder in No Cast. Jeżeli dobrze ja to wymawiam, oczywiście. Utwór, który jest już oczywiście dużo szybszy, no i krótszy, rzecz jasna. Minuty. No, plus na dodatek zawiera parę bardziej melodyjnych rzeczy. Riffów starowych rzeczy. Jasne, no ale tutaj też perkusja też nie jest tak jak w poprzednim aż tak zasuwająca. Równie trzymające napięcie jest oczywiście Here and Beyond, który również jest powolny w konstrukcji. Więc wiadomo, że w trzecim utworze wiadomo, że ta płyta wchodzi, bo wiadomo, pierwsze trzy utwory gwarantują, że ten album jest dobry. I tak faktycznie jest, bo Hair in Beyond, mimo swojej powolnej struktury, naprawdę trzyma w napięciu. Oraz w pewnych momentach ma na przykład spokojniejszą perkusję i jedyne co słychać to oczywiście talerz, a na końcu przemawia zapewne sam Nergal. Megafonu. As above,
So Below to jest kolejny utwór, który oczywiście trzyma dokładnie to samo tempo. Nie oszukujmy się, początek jest naprawdę ciekawy. Ciekawe tam oczywiście riffy gitarowe, oczywiście połączone również z dobrą perkusją, chociaż nie tak jak w tym utworze, o którym za chwilę powiem. Wiemy, więc się oczywiście szykujcie. Oczywiście sam utwór jest naprawdę wciągający i widać wolę czasami, jak ten black metal jest jednak taki wolniejszy, szybszy, bo nie oszukujmy się, utrzymujemy dzięki temu piękny klimat tego piekła. Of chaos, I am disobedient one. The brave stop to death, drowning nothingness. I'm walking like I fell to face my people. Kolejnym utworem jest oczywiście Blankest of the Black. No, utwór, który troszkę mi słabo zapadł w pamięci. Nie oznacza to, że jest jakiś kiepski, po prostu jest oko, jest taki okej. No, ale też bez szaleństw jest. Więc, no, nie oszukujmy się, no, słabo zapamiętywalny mimo wszystko utwór. No cóż, kolejny utwór jest Heraku Sef 1718 i nie oszukujmy się, no jest to oczywiście zapychać, ale jakże bardzo ciekawe, gdzie można usłyszeć trochę szumów i szuboczeń. No i oczywiście samego Nergala, który oczywiście wymawia wraz z chórem. No tu dużo nie mogę nic powiedzieć, bo sam zapychacz trwa 53 sekundy. Kolejnym utworem jest oczywiście The Harlot and the Satanist, czyli utwór, który na początku zaczyna się być bardzo ciekawy, a potem przypomina coś wyrwanego z Sataniki, bo wygląda to trochę lepiej zdecydowanie rzeczywiście, bo widać tu trochę poprawioną produkcję, co czuć i słychać, chociaż dalej tam perkusja się wyrywa na pierwszy plan, że Whole Symphony for Fall! To jest kolejny utwór, który jest już dużo lepszy i na dodatek zaczyna się naprawdę ciekawie. Już nie wspomnąc o tym, że tutaj nie jest aż tak na urwaniu. Rzecz jasna i nie ma co oszukiwać się, jest to taki dużo spokojniejszy utwór od poprzednika. Ale teraz przejdźmy do kremu de la creme, które co ciekawe zaczyna się bardzo, i to bardzo, zajebiście. Mowa oczywiście o tytułowej Zoska Kada Kultus, rzecz jasna. Czemu wspomniałem o tym początku? Przede wszystkim dlatego, że tutaj Behemoth po prostu buduje napięcie i zaczynamy oczywiście od tak zwanego początkowej sekwencji perkusyjnej, która brzmi jakby to było na marszu, rzecz jasna. No i oczywiście z czasem wchodzą oczywiście gitary, a potem oczywiście krzyczy Nergal. Całość po prostu buduje napięcie. Oczywiście tą samą sekwencją perkusyjną utwór również się kończy. Ale całość to po prostu majstersztyk w wykonaniu Behemota i powiem szczerze, jest to chyba jedna z najlepszych piosenek w całej dyskografii.
porządnie wykonana i naprawdę wiedzieli, jak zbudzić, rzecz jasna, oczywiście ludzi na samiusieńkim początku. No i oczywiście z szczytu bym oczywiście zakończyć. No dobra, przy kolejnym utworze zbyt dużo nie powiem, bo oczywiście jest to kolejny zapychacz, który zwie się Forbitus Bihatus, rzecz jasna. Oprócz tego, że tam słychać tam jakieś głosy pewnie z nagrania i tam rzecz, no jest to tak naprawdę utwór, który może łączyć się z kolejnym, bądź oczywiście przygotować nas oczywiście na kolejny. Kurwie, no. Na tyle w temacie. Kolejnym utworem jest oczywiście Typorian Sol Zodiac. No, jakby to ująć, ten utwór jest nieco bardziej interesujący, bo nie oszukujmy się. No, sam utwór kończy się rzecz jasna taką powtarzającą się, nie oszukujmy się, rzeczką. No, ale z drugiej strony są takie. Otwór jest też w porząsiu, wyróżnia się na tyle reszty. Ostatnim utworem jest Hera Kahu Let There Be Midnight, czyli utwór, który oczywiście zasuwa na pełnej kurwie, rzecz jasna. Przepraszam, bo ostatni utwór już naprawdę zasuwa. Oczywiście tam pojawiają się momenty, gdzie ten utwór jest bardziej melodyczny poprzez solówkę, ale taka kurweczka. No ale cóż. Taki to jest koniec tej płyty, więc teraz podsumujmy! Toska da Kultus to jest po prostu jeden z lepszych albumów, jakie Nergal i Spunka poczyli i wydali to w płytach, potem na Spotify i w ten sposób otrzymujemy jedną z lepszych płyt. Dlatego też może nie dam aż 10 na 10, bo następny produkt od Behemota to już jest pierdolone opus magnum, rzecz jasna, czyli wiadomo, o jakiej płycie mowa, o płycie, która za granicą już była rozkwytywana. A płyta oczywiście będzie mieć aż 5,5 na 10, więc to jest bardzo wysoka nota i warto w tą płytę, rzecz jasna, się zaopatrzyć. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Death is sentenced. Do you mean to prize what's left of darkness of me?